Dagmara Siemińska, witam Państwa. Rozmowy kulturalne dla portalu warszawskipis.pl. Dzisiaj naszym gościem jest pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. Witam, panie redaktorze. Panie redaktorze, ostatnio, w ostatnich latach rząd polski podpisywał wiele niekorzystnych, bardzo niekorzystnych umów międzynarodowych. Mamy pakiet Euro Plus, mamy pakiet klimatyczny, ostatnio ta cała afera z ustawą refundacyjną. I nic się takiego nie działo. Dlaczego nagle pojawiły się tłumy na ulicach? Porozumienie ACTA. Co się takiego stało? To jest wielka tajemnica, której nikt nigdy nie rozumie, dlaczego ludzie do pewnego momentu nie zauważają, a potem nagle zauważają i nawet można im tłumaczyć, że właściwie zauważyli coś, co w gruncie rzeczy jest drobiazgiem, bo jakieś wielkie rzeczy się stały wcześniej. Ekolodzy twierdzą, że nikt nie jest w stanie powiedzieć, do którego momentu można lać ścieki do rzeki. W którymś momencie rzeka umiera, ale nikt nie policzy, nikt nie jest w stanie w żaden sposób tego sprawdzić, kiedy rzeka umrze, ale no, gdzieś tam jest ten moment, kiedy już więcej ścieków dotąd się lało bezkarnie, wydawało się, że wszystko znika. No, tak samo jest ze społeczeństwem, też można do pewnego momentu oszukiwać, w którymś momencie okazuje się, że nadepnięto zbyt wielkiej liczby ludzi na odcisk. Dlaczego akurat ACTA? No, myślę, że to jakby ta sytuacja w tej chwili, ja akurat byłem na wakacjach, więc tak potem skokowo nadrobiłem dużą liczbę publikacji z 2 tygodni i takie mam déjà vu z sierpnia 80 roku, gdzie też sobie te tłumaczyły te komunistyczne gazety, że no ci robotnicy się buntują tylko o kiełbasę, no nie wiadomo o co chodzi, właściwie chodzi im tylko o to, że chcieliby więcej jeść, bo w ogóle to przestrajkują ci, co najlepiej zarabiają, prawda? To niby wszystko było prawdą, no i tak samo teraz się mówi, że no, buntują się dzieci, które się przyzwyczaiły za darmo filmy i muzykę ściągać i nie chcą za to płacić, więc w gruncie rzeczy to złodzieje są i tak dalej. No jest w tym tyle samo prawdy, co właśnie w stwierdzeniu, że w strajkach szło tylko o kiełbasę. Ja myślę, że tu chodzi o coś więcej niż o to, że ludzie chcą sobie za darmo ściągać filmiki i boją się, że im to zostanie zabrane. Przy tym akcie oczywiście skandaliczne było jakby sposób negocjacji, prawda? Przez parę lat nikt nie znał treści tych negocjacji, znali tego producenci, jakieś wielkie koncerny, ale chyba rząd polski, podpisując to porozumienie, też niespecjalnie wczytał się w treść, bo dopiero teraz premier powiedział, że przez najbliższe miesiące będziemy wczytywać się, jeżeli okaże się to niebezpieczne dla wolności, to my tego nie będziemy ratyfikować. To jest jakiś absurd, tak? Delikatnie mówiąc, nie świadczy o tym, żeby to pan Donald Tusk był człowiekiem poważnym. Ja od wielu lat piszę o tym, że to jest tak naprawdę taki trampkarz, no chłopczyk, który przychodzi do szkoły i jak nauczyciel go spyta, dlaczego się spóźnił, to zmyśla na poczekaniu, że babcia umarła, prawda, z tym, że nauczyciele zazwyczaj bywają na tyle rozsądni, że potrafią sobie przypomnieć, że on już tydzień temu mówił, że babcia umarła, albo tydzień temu mówił, że babcia umarła, a teraz mówi, że się spóźnił, bo trzeba było babcię gdzieś tam zawieźć do przychodni na przykład. Natomiast pan Tusk się przyzwyczaił od 6 lat, że Polacy są naiwni jak dzieci, że można im bez przerwy głupoty opowiadać, ogłaszać rewolucje legislacyjne, uciekać przed odpowiedzialnością. No, jeżeli prawdą jest, to pisze Tygodnik Wprost, że Bartosz Arłukowicz się znalazł w PO tylko dlatego, że akurat napisano o tych lotach Tuska do Gdańska i koniecznie trzeba było czymś przykryć, więc trzeba było jakiegoś dużego transferu. Nie wiem, to by mi do tej postaci pasowało, więc to, co się działo z umową ACTA, oczywiście nie jest bardziej skandaliczne, a na pewno mniej groźne w skutkach niż to, co zrobiono ze stoczniami. To jest jedno z największych łajdactw wynikających z tej szczeniackiej głupoty Tuska. To, co zrobiono ze stoczniami, że jacyś on coś tam palnął, inwestorzy z Katarzy, jacyś jeszcze pomniejsi pentacy z ministerstwa w internecie szukali jakiegoś inwestora z Kataru, a nie było nikogo, kto by przeczytał, pomyślał, stwierdził, że można decyzję pani Nancy Kress zaskarżyć do Trybunału Europejskiego, jak to zrobili Francuzi, i francuskie stocznie zamknięte tą samą decyzją Nelly Kress pracują. Polskie padły, no bo jak się wybiera pentaków do władzy, no to się ma takie skutki. Natomiast oczywiście tutaj przy ACTA jest kompromitacją nie tyle sam tryb procedowania, bo tak. Procedowanie bez procedowania
parafrazując Bruce'a Lee, to jest metoda działania Tuska, natomiast i całego tego dworu, który jest tylko bardzo zapatrzony, żeby Tusk brwi nie zmarszczył i nie rozgniewał się na nich. Natomiast no tak myślę, że to nawet bardziej niż sam fakt, bardziej właśnie tych ludzi, tych, jak to się zwykło mówić, internautów, chociaż to jest bardzo dziwna kategoria, bo tak jakbyśmy powiedzieli czytelników, no tak. Prawda? Wsadzając w jeden dwór czytelników naszego dziennika i Gazety Wyborczej. No więc tych internautów chyba najbardziej właśnie zirytowało to, że zostali tak po raz kolejny, ale tym razem jakoś im to przeszkadzało, potraktowani jak stado gówniarzy. No bo jak ktoś sam jest takim, to innych tak traktuje. Rzecznik rządu powiada, że a tam nic nie podpisujemy, nic nie jest przesądzone. Następnego dnia pojawia się minister Boni, który jest ważniejszą postacią tego rządu, choć formalnie stoi niżej, i mówi, że wszystko jest przesądzone, bo musimy podpisać, bo wszyscy podpisali, co zresztą nie było prawdą, nawiasem tak, mówiąc. Tak, właśnie. Potem właśnie wchodzi premier, mówi, że podpisaliśmy, to jest świetna umowa i nie damy ani guzika i hamom internetowym damy odpór. Po następnego dnia okazuje się, że hamów internetowych jest za dużo. Tak, w związku z czym mówię, że w takim razie podpiszemy, ale nie ratyfikujemy, albo dopiszemy, bo jeszcze była taka wersja, że coś tam dopiszemy, co jest głupotą i naprawdę traktowaniem ludzi jak gówniarzy, że do umowy międzynarodowej sobie możemy coś dopisać. No to równie dobrze mógłby pan premier obiecać, że podpisując tak skrzyżuje palce, w związku z czym to będzie nieważne. No. Myślę, że bardziej ludzie, zwłaszcza młodzi, mają dość traktowania ich jak szczeniaków przez tę ekipę, która się dorwała do żłoba, jak to się potocznie powiada. Tak, ale na przykład słyszałam taką opinię, że te manifestacje możemy porównać nawet do tych manifestacji z 68, że to jest jakiś przełom w myśleniu młodzieży. Czy aż tak możemy o tym mówić? Mi się wydaje, że nie, bo jeżeli je mamy porównywać do historii Polski, to nie jest sierpień 80, który był przełomem, tylko powiedzmy czerwiec 76. Czyli w ogóle porównanie z sierpniem 68 jest bardziej skomplikowane, bo to też pytanie, czy mówią o francuskim roku 68 czy polskim, ale przełom, generalnie myślę o tym, że przełom pojawia się wtedy, jak się pojawi jasna alternatywa. Czyli nie tylko jesteśmy zbuntowani przeciwko władzy, ale też mamy inny pomysł, czy mamy innych przywódców, czy mamy coś, w co wierzymy nowego. W tym sensie przełomem był sierpień 80, bo okazało się, że Polacy mogą wymówić posłuszeństwo partii i stworzyć własną antypartię, którą był de facto Związek Zawodowy Solidarność. Akurat nazwany Związkiem Zawodowym, ale był to ruch o znacznie szerszym znaczeniu. Natomiast bez takiej alternatywy no mamy tylko odruch protestu, który się pacyfikuje, czy to ścieżkami zdrowia, czy to jakimś przekupstwem, czy oszustwem, no, czy się czeka po prostu, że już te protesty się same wypalą i się sama sprawa załatwi. No i ja nie widzę w tej chwili w tych środowiskach, które się zbuntowały, jeszcze jakiegoś pomysłu alternatywnego. To znaczy, no jeżeli 30% młodych ludzi pytanych przez ankietera, na kogo by zagłosowało, na Palikota, no to nie znaczy moim zdaniem oczywiście, że Palikot, który jest kompletną wydmuszką i zerem, czymś tych ludzi uwodzi, tylko jest to taki sygnał, że nikt do nich nie przemawia, że dla nich nie jest alternatywą, już nie jest do wytrzymania Tusk. Natomiast nadal nie jest alternatywą Kaczyński, który tam mówił, że internauci to sobie jedną ręką piją piwko, a drugą ściągają pornosy. Chodzi mi oczywiście bardzo to ogólnie o ten wizerunek takiego zgryda, który pochukuje na ludzi, że pan to z Niemiec, bo w Polsce to jest inna kultura i proszę się dostosowywać i tak dalej. Jest tak, że jak się gdzieś pojawiają takie ruchy, no to się i dość szybko rodzą przywódcy, także możemy zauważyć, być może, znaczy może się zdarzyć, że zauważymy jakąś rodzącą się tutaj organizację, jakąś rodzącą się strukturę i jakieś rodzące się, pojawiające się twarze jakichś przywódców, ale na razie jeszcze nic takiego nie doobserwowałem. Jak pan myśli, jak ta sytuacja z ACTA się zakończy? W Polsce, na świecie. Myślę, że ona się zakończy tym, że ACTA w ten czy inny sposób spełni swoje zadanie, które jest mu przeznaczone, ponieważ
tak naprawdę tu chodzi o ochronę interesów wielkich koncernów. Tak, nie artystów. Nie artystów. To znaczy, też jest tak, my mamy w Polsce i to jest pierwsza rzecz, której powinniśmy zadbać o to, żeby prawo polskie pozostało nadrzędne względem akta. Znaczy ja nie mogę z ręką na sercu powiedzieć, że starannie przeczytałem tę umowę. Moim zdaniem w tym stanie ona, to jest taki typowy wielbłąd, prawda, czyli koń zaprojektowany przez komitet. To znaczy widać było, że w toku rozmaitych negocjacji międzypaństwowych różne państwa tam wrzucały jakieś niejasne określenia, które miały zamaskować różnice interesów, prawda? Państwo A chce tak, państwo B chce tak, w związku z czym obaj uzgadniają tekst, który nie znaczy nic, na zasadzie każdy sobie będzie na swoim terenie interpretował jak chce. No i to jest niebezpieczeństwo, ponieważ na naszym terenie interpretacja tych niejasnych zapisów o inwigilowaniu, blokowaniu stron internetowych może być bardzo, bardzo śmierdząca i to jest przyczyna, z której akty trzeba zwalczać. Ale w swoich międzynarodowych korzeniach akta to jest po prostu robota ogromnych koncernów, które zarabiają gigantyczne pieniądze na prawach autorskich. I tutaj muszę powiedzieć coś, co może ludzi zdziwić, ale polskie prawo autorskie jest dużo lepsze od prawa na przykład amerykańskiego. Rzadki wypadek, że jesteśmy lepsi, ponieważ polskie prawo autorskie rzeczywiście chroni twórcę, ponieważ prawa autorskie są prawami niezbywalnymi. Ja mogę komuś udzielić licencji na wydanie książki, ale żebym nawet napisał, podpisał, że oddaję na wieki wieków amen komuś swoją powieść i ona jest jego, to ona nie będzie jego. Ponieważ zgodnie z polskim prawem autor pozostaje autorem. To jest inna sytuacja niż w Stanach, gdzie to takim przykładem historycznym krzyczącym jest maska Frankensteina sławna, prawda, ze sławnego filmu, gdzie Boris Karloff miał te dwie śruby, prawda. Facet, który tę charakteryzację zrobił, dostał za to $25. Bo to była tania produkcja niskobudżetowa, no, to ówczesny dolar był trochę większy, no to powiedzmy, że to dostał za to $200 dzisiejszych, czyli jest tam 600 zł z hakiem. Natomiast firma, koncern, który tę maskę kupił od niego, który za te 20 parę dolarów zarobił na tym miliardy. W kolejnych filmach, na ludkach, maskotkach, prawda, koszulkach, cudach i do dzisiaj tłucze na tym miliardy. I akta to jest coś właśnie, co jest w interesie tej firmy, która sobie kupiła maskę Frankensteina, która sobie kupuje prawa autorskie na zachodzie od rozmaitych modnych wykonawców i która chce po prostu czesać teraz kasę z całego świata, bo jak na razie czesze tę kasę, to z kasę tylko i wyłącznie z pewnych miejsc. Zresztą zwracam uwagę na tą bezmyślną obłudę, która jak zwykle jest wśród naszych tak zwanych intelektualistów, którzy kompletnie na przykład nie rozumieli, że jak nawołują do hasła uwolnij książkę, tak, czyli rozdawaj książki za darmo, to w gruncie rzeczy jest to dokładnie takie samo łamanie praw autorskich, jak twierdzenie, puszczanie plików za darmo w internecie. Tylko z jakiegoś powodu to jest szczytne hasło, ponieważ książka to jest dobro kultury narodowej i pisarz powinien być wdzięczny i w ogóle w rękę całować, że ktoś chce książkę przeczytać, jest rłachem urobić, domagać się pieniędzy, mówić, że zaraz, jak to oddaj książkę, niech se ktoś kupi, prawda, bo z tych 20 zł czy 30 zł to 2 zł są moje i mi się należą za napisanie tej książki. Natomiast jeżeli to dotyczy Szarpy Druta, które nie jest, a jest członkiem ZAIKS-u, a nie dobrem kultury narodowej, no to przyjdą nawet do fryzjera, żeby ściągać z niego pieniądze za to, że sobie fryzjer puszcza radio, chociaż radio osobno zapłaciło już ZAIKS-owi za prawo puszczania tych piosenek. No i ci sami ludzie, którzy krzyczą upowszechniajmy czytelnictwo, jak najwięcej bibliotek, które przecież za darmo będą udostępniać treści, jednocześnie krzyczą o złodziejach z internetu, gówniarzach, którzy się przyzwyczaili ściągać pliki za darmo. Jeśli, gdybym nie wiedział, że to jest skrajna głupota, bo po prostu nasi intelektualiści są na poziomie umysłowym tego zramolałego rockmana w czapeczce czerwonej, to bym myślał, że jest to skrajna ułuda. No aczkolwiek tutaj przypuszczam, że większość z nich po prostu zupełnie nie widzi, że śpiewa w takim kurku, no i teraz, prawda, po kibolach, po handlarzach dopalaczy, chamy internetowe się stoją, czyli jak to powiedzieć, internole. Chyba tak. Czy pseudo internauci.
Nawet ostatnio jest takie słowo, widzę w gazetach, coraz częściej się pojawia pseudokibol, bo już się wszystko kićka tamtym dziennikarzom, którzy to wypisują, więc to może pseudointernole. No w każdym razie mamy kolejną grupę, na którą władze i salony są oburzone. Thank you.